Cześć, tu Ola Żelazo z kanału Trenerka Info. Dziś zapraszam Cię na moją praktykę, w której zrobię balans na ramionach. Mam nadzieję, że Ci się spodoba i spróbujesz zrobić balans razem ze mną. Zaczniemy od jogowej rozgrzewki. Unieś ręce do góry, wykonaj skłon uttanasany z głową w dół, podnieś głowę, przeskokiem przejdź do pozycji chaturangi dandasany, unieś się do psa z głową w górę i przejdź, nie odrywając grzbietów stóp, do psa z głową w dół. Teraz zacznij je obracać, dzięki temu uaktywnimy nasze stopy. Kilka razy zbliż kolano do klatki piersiowej, unieś jedną nogę do góry, otwórz jak najmocniej biodra, oderwij rękę i wygnij tułów do góry, tak żeby uelastycznić plecy, rozciągnąć mięśnie brzucha, mięśnie bioder. Wróć nogą do góry, opuść i zrobimy to samo na drugą nogę, unosząc ją do góry, kierując piętę w stronę przeciwległego pośladka. Staraj się postawić nogę za sobą i mocno otworzyć klatkę piersiową, kierując ją do boku i do góry. Wróć do pozycji psa z głową w dół, opuść nogę. Teraz wykonamy skręt, łapiąc prawą dłonią za lewą kostkę, starając się głowę obrócić w stronę sufitu i zobaczyć, co jest ponad naszym ramieniem. Wykonaj to samo na drugą stronę. Biodra utrzymuj w jednej linii, pięty kieruj w stronę maty i mocno wykonuj skręt. Jeszcze raz przejdź do psa z głową w dół, unieś jeszcze raz jedną nogę do góry i przenieś między ramiona. Wyciągnij się, unosząc ramiona do góry, otwierając klatkę piersiową. Wróć do pozycji psa z głową w dół, unieś lewą nogę do góry, zegnij ją, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, ustaw stopę między dłońmi, unieś tułów, wyciągnij ramiona do góry i przenieś je za siebie. Teraz złącz dłonie na wysokości mostka, zahacz prawe ramię o zewnętrzne lewe udo i wykonaj skręt, cały czas kierując piętę prawej nogi w stronę maty. Rozstaw ramiona, prostując je tak, żeby jeszcze bardziej uaktywnić skręt i otworzyć klatkę piersiową. Przejdziemy teraz do pozycji Ardha Badha Padmottanasana. Zegnij lewą nogę i ustaw piętę w okolicy pachwiny. Lewą nogę przenieś za plecy i złap za palucha prawej stopy. Wyciągnij się do góry, zrób skłon, zrób wdech i z wydechem opuść głowę. Jeśli możesz, dotknij nosem do golenia. Utrzymaj pozycję parę chwil, po czym wdechem wyprostuj się, spójrz przed siebie, z wydechem jeszcze raz opuść tułów, z wdechem unieś się do góry, cały czas utrzymując prawą nogę wyprostowaną i chwyt za palucha. Opuść dłoń, wyciągnij ręce do boku, spleć je za sobą na wysokości krzyża i wyciągnij do tyłu, tak żeby jeszcze mocniej otworzyć klatkę piersiową. Zmień splot dłoni, żeby wszystko robić równomiernie. Teraz przenieś nogę troszeczkę niżej, tak żeby znalazła się delikatnie powyżej stawu kolanowego. Wyciągnij się do przodu. Opuść biodra, pozostając na palcach prawej stopy. Ręce podeprzyj przed sobą, skręć się w lewo i ustaw ramiona po zewnętrznej stronie prawej nogi, tak aby oprzeć lewą stopę nad łokciem lewego ramienia. Rozszerz palce rąk i zacznij pomału zginać łokcie, opierając stopę na ramieniu, pochylając się do przodu w celu złapania balansu. Oderwij drugą nogę od maty. Utrzymując balans, przenieś prawą nogę w bok, jak najbardziej wyciągając ją. Spójrz na wyciągniętą stopę. Utrzymaj chwilę pozycję, po czym zegnij nogę, odstaw i wróć do pozycji wyjściowej. Pozostając na prawej stopie, skręć się do przodu. Noga jest cały czas oparta o górne uda. Unieś biodra, wyprostuj nogę, zrób skłon, wyciągnij się do przodu, zegnij nogę, unieś ramiona i wróć do pozycji stojącej. Opuść nogę, opuść ramiona. Super, Kora, bardzo mi pomagałaś w ćwiczeniach. Zrobimy tą samą pozycję na drugą stronę. Ardha Badha Padmottanasana.
Jest to pozycja, która wzmacnia równowagę i pomaga w koncentracji, co jest bardzo ważne w balansach. Zwalcza sztywność kolan, otwiera biodra i ramiona, czyli wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby zrobić balans. Samo stanie na jednej nodze i trzymanie drugiej stopy, przekładając ramię za plecami, jest dużym wyzwaniem i wymaga od nas utrzymania dużej równowagi. Unoszę się do góry, wyciągając ramię. Cały czas staram się, żeby biodra były w jednej linii. Trzymam paluch prawej stopy. Wyciągam ramiona do boku. Łączę je za sobą na wysokości krzyża. Odciągam je od krzyża tak, żeby jak najbardziej otworzyć klatkę piersiową. Opuszczam. Przenoszę nogę powyżej kolana. Wykonuję delikatny skłon. Zginam nogę. Utrzymuję się na palcach lewej nogi. I wykonuję ten sam balans, szukając stopą miejsca ponad prawym łokciem, tak żeby się oprzeć. Dzięki temu łatwiej mi będzie ten balans utrzymać. Zginam łokcie i delikatnie pochylając się do przodu, prostuję dolną nogę, wyciągając ją do boku, po czym zwracam głowę w kierunku stopy, zginam nogę. Nie, jeszcze raz spróbujemy. Balanse są to takie pozycje, które należy ćwiczyć regularnie. Trzeba się wzmacniać, wyciągać, skręcać, mieć silne i elastyczne ciało. To są pozycje mocno rozgrzewające, które dodają nam energii na cały dzień. Przejdź do pozycji wyjściowej, wyprostuj nogę, spójrz przed siebie, jeszcze mocno wyciągnij kręgosłup, wykonaj skłon, zegnij nogę, wyciągnij ramionę, unieś się do góry, opuść ramiona. Myślę, że ta pozycja dogrzała każdego z nas. Teraz konieczny relaks, shavasana. Ja chyba sobie poodpoczywam skorą. Życzę Wam bardzo udanego dnia. Pozdrawiam serdecznie, namaste.